Węgry blokują porozumienie NATO z Ukrainą. Ukraińcy z kolei są motorem polskiej gospodarki. Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki przedstawił plan PiS-u na pierwsze 100 dni. A na koniec przeglądu wiadomości, skoro jesteśmy na początku listopada, to powspominamy sobie tych, którzy odeszli w tym roku. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I zanim zaczniemy, małe sprostowanie dla wszystkich stałych widzów. W ostatnim czasie nałożyło nam się trochę dodatkowych spraw. Wynajem biura, zorganizowanie sobie całej tej przestrzeni biurowej, szkolenie nowego montażysty i tak dalej. To wszystko pochłaniało nam całkiem sporo czasu, dlatego większość materiałów wchodziła raczej z takich rezerw. Robiliśmy materiałów troszkę na zapas, braliśmy tematy takie aktualne tak dłużej, ale już tak po połowie listopada, no bo teraz jeszcze w kolejnym tygodniu będziemy mieli YouTube Pop-up Space, który trwa pół tygodnia, od środy do piątku, więc będziemy musieli też tam być. Ale już od połowy listopada powinno wchodzić więcej fajnych, treściwych materiałów, wywiady, na które wszyscy czekają, oraz nasze reportaże. Dlatego bardzo warto czekać, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to napraw swój błąd i kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem, żeby nie przegapić kolejnych naszych produkcji. No i dodatkowa informacja dla wszystkich osób, które byłyby w stanie pomóc nam w naszej pracy. Jeśli myślisz, że mógłbyś nas wesprzeć tym, co potrafisz robić, na przykład w pisaniu felietonów, scenariuszy, robieniu podcastów, sąd ulicznych, cokolwiek, co mogłoby się przydać na naszym kanale, to po prostu śmiało pisz na tego maila. Na pewno każdemu z Was odpiszemy najpóźniej tak w ciągu tygodnia, więc zapraszam serdecznie do współpracy z nami. Tymczasem już nie przedłużam i zaczynamy pierwszy temat. A fairy country coursing between East and West. That is how Hungary was characterized by local poet Andrzej Ajd in 1905. Rząd Węgier zablokował wspólną deklarację, którą miały przyjąć państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawie Ukrainy. Budapeszt odrzucił porozumienie ze względu na sytuację obywateli Węgier na ukraińskim Zakarpaciu. Państwa NATO odrzuciły propozycję węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącego włączenia do deklaracji klauzul, które gwarantowałyby przywrócenie praw Węgrom przebywającym na terenie Ukrainy. Węgry nie porzucą węgierskiej społeczności na Zakarpaciu na rzecz geopolityki, oświadczył szef węgierskiego resortu dyplomacji Peter Szijjártó. Dodał, że odniesienie do praw mniejszości byłoby oznaką minimalnej solidarności sojuszniczej. Wspólne oświadczenie dotyczy sytuacji na Ukrainie i miało zostać przedstawione sekretarzowi generalnemu NATO Jensowi Stoltenbergowi podczas jego wizyty w Kijowie. Węgry od jesieni 2017 roku blokują spotkania NATO-Ukraina na wysokim szczeblu w związku z ustawą oświatową na Ukrainie. Budapeszt twierdzi, że godzi ona w prawa mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu. Takie same zarzuty Węgry wysuwają wobec przyjętej w kwietniu tego roku przez parlament ukraiński ustawy o języku. Dwudniowa wizyta Stoltenberga na Ukrainie rozpoczęła się w środę. Sekretarz generalny NATO chwalił działania Kijowa na rzecz deeskalacji konfliktu z Rosją. NATO gratuluje działań na rzecz rozgraniczenia, którym celem jest pokojowe uregulowanie konfliktu. Zobaczyliśmy ogromne postępy w stanicy Ługańskiej i chcielibyśmy, by ten przykład był naśladowany. W NATO podkreślamy, że Rosja ponosi całkowitą odpowiedzialność za wdrażanie porozumień mińskich. Rosja powinna wycofać swoje wojska z terytorium wschodniej Ukrainy i przestać destabilizować Ukrainę, mówił Stoltenberg. Podczas wizyty sekretarz generalny NATO zapowiedział ogłoszenie nowej inicjatywy, łączącej dotychczasowe formy współpracy pomiędzy NATO a Ukrainą. Mamy z Ukrainą partnerstwo długookresowe i od czasu do czasu adaptujemy i korygujemy formaty współpracy. Mamy roczne programy narodowe, kompleksowy pakiet pomocy, Komisję Ukraina-NATO, które są ważnymi instrumentami. Uruchamiamy teraz nową inicjatywę, której celem jest koordynacja i połączenie różnych formatów pracy, by lepiej skoncentrować się na priorytetach, zapowiedział Stoltenberg. Rejecting European migrant policy and the lack of checks and balances are the reasons that made Orbán's election for prime minister for the fourth time possible. Pamiętam jak dziś, kiedy omawialiśmy temat, jak to Węgry poparły Polskę w Unii Europejskiej i chociażby dzięki temu nie byliśmy narażeni na sankcje z Unii Europejskiej, o czym mówiłem w tym materiale, który myślę, że warto obejrzeć choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak śmiesznie wtedy wyglądałem. I zanim zaczniemy, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał. Dziwna jest zatem postawa Polski w tej sprawie, a może brak tej postawy, brak jakiejkolwiek stanowczej reakcji. Być może spowodowane jest to tym.
Sprawdźmy zatem najnowszy raport analityków z Narodowego Banku Polskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej dotyczącego wpływu na gospodarkę Ukraińców w Polsce. W ciągu 5 lat imigranci ze wschodu dołożyli do wzrostu PKB niewiele mniej niż wchodzący na rynek pracy Polacy. Mimo to za mało dbamy, by ich zatrzymać. Od 2014 roku polska gospodarka urosła o 22%. Gdyby nie masowy napływ na polski rynek pracy imigrantów z Ukrainy, ten wzrost byłby prawdopodobnie wyraźnie niższy. Ukraińcy dołożyli do naszego PKB około 2,5 punktów procentowych. Rola, jaką odegrali w polskiej gospodarce, była szczególnie duża w 2018 roku, gdy liczba pracujących Polaków malała. Do takiego wniosku prowadzą szacunki Jakuba Growca i Jacka Strzeleckiego z Narodowego Banku Polskiego i SGH oraz Roberta Wyszyńskiego z Narodowego Banku Polskiego. Według nich liczba imigrantów z Ukrainy pracujących w naszym kraju, która zaczęła wyraźnie rosnąć w 2014 roku, w ubiegłym roku mogła przekroczyć nawet 1 000 000. Oficjalne statystyki dotyczące zatrudnienia w Polsce obejmują ich jednak w niewielkim stopniu. Najszerszy wskaźnik, oparty na sondażowym badaniu aktywności ekonomicznej ludności, sugeruje, że w 2018 roku pracowało u nas około 16 milionów osób w wieku powyżej 15 lat. Od 2013 roku liczba ta wzrosła o około 900 tysięcy. Gdy weźmie się pod uwagę skalę imigracji, wzrost zatrudnienia był dwukrotnie większy. To ma znaczenie dla oceny charakteru boomu gospodarczego, która Polska przeżywała w ostatnich latach. Szybki wzrost produktu krajowego brutto przy niemrawym wzroście zatrudnienia oznaczałby, że wyraźnie poprawiła się produktywność pracowników. Jeśli jednak zatrudnienie rosło szybciej niż pokazują dane BAEL, to poprawa produktywności była mniejsza. Nasze wyniki sugerują, że wzrost polskiej gospodarki w ostatnich latach miał znacznie bardziej pracochłonny charakter niż dotąd przyjmowano, napisali ekonomiści we wstępnej wersji artykułu na temat swoich ustaleń. To o tyle niepokojące, że jak podkreślają, na napływ imigrantów w dotychczasowym tempie Polska nie może raczej liczyć. Już w 2018 roku po raz pierwszy od 2014 roku tempo to spadło. Poprawa sytuacji gospodarczej na Ukrainie powinna zniechęcać mieszkańców do emigracji, a niestabilna sytuacja większości pracujących w Polsce imigrantów stwarza ryzyko, że wyjadą, gdy zmienią się zewnętrzne uwarunkowania, analizują ekonomiści. O niepewności, z jaką mierzą się przyjeżdżający do Polski Ukraińcy, świadczyć mogą dane Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wedle których w niektórych województwach na legalizację pobytu i pracy czekają oni niemal rok. І в нас сьогодні знайти десь працівницю в точки громадського харчування, в ресторани, там, в кафе, в магазини. Сьогодні велика дуже буде проблема. А на другий рік... Zgodnie z wynikami najnowszych badań firmy Selective, które są dużo bardziej dokładne niż te z GUS-u, a przeprowadzono je około pół roku temu, w Polsce teraz aktywnie przebywa około 1 300 000 Ukraińców. Zatem skoro mamy 1 300 000 Ukraińców ogółem i wiemy, ilu z nich pracuje, to raczej nie powinniśmy mieć takich powodów do narzekań. Tym bardziej, że podejmują się raczej prac z reguły mniej płatnych i nie zabierają wakatów polskim specjalistom. Tymczasem niechęć do Ukraińców w Polsce wydaje się z roku na rok coraz większa. I tutaj pytanie do Was. Jak myślicie, czym to jest spowodowane? Czy faktycznie sprawiają w naszym kraju tyle problemów, czy są to jakieś uwarunkowania historyczne? A może to, że ich rząd teraz popiera Banderę? Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie i czekam na fajną dyskusję w komentarzach. Tylko błagam, z kulturą. A tymczasem, skoro zaczęliśmy mówić już o Polsce, no to może pociągnijmy dalej ten temat. Mamy nowy, stary rząd, więc zobaczmy ich plan na drugie, pierwsze 100 dni rządów. Człowiek, który ma puste kieszenie, wolny nie jest. My te kieszenie wypełniamy. Pomoc dla ludzi młodych do 26 roku życia. W
ciągu 100 dni od powołania nowy rząd przedstawi plan zrównania dopłat polskich rolników z europejskimi, program bezpłatnych badań profilaktycznych dla Polaków oraz ustawę zapewniającą dodatkowe 13 świadczeń emerytalnych, zapowiedział w środę w Ciechanowie premier Mateusz Morawiecki. Wizyta premiera w Ciechanowie była kontynuacją jego spotkania z mieszkańcami z 27 września. Spotkanie zostało wtedy przerwane ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia ojca premiera Kornela Morawieckiego. Mateusz Morawiecki przypomniał, że przed wyborami PiS deklarował, że w ciągu 100 dni przedstawi albo uchwalone ustawy, albo program realizacji każdego z 5 punktów tzw. piątki, które dotyczą małego ZUS-u, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników. Poinformował, że spotkał się z desygnowanym na komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim, z którym rozmawiał o kwestii zrównania dopłat dla polskich rolników z europejskimi. Zdaniem szefa rządu jest to możliwe do zrobienia i plan dojścia do takiej sytuacji zostanie przedstawiony w ciągu 100 dni od powołania nowego gabinetu. Do tego doprowadzimy. Już mamy ten plan w zarysie, tak jak obiecaliśmy. W ciągu 100 dni od powołania rządu będzie ten plan przedstawiony, powiedział premier. Według Mateusza Morawieckiego czeka nas wielka zmiana w polskiej służbie zdrowia. Jak dodał, będzie ona polegać m.in. na zapewnieniu bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 lat. Każdy lekarz to powie, że lepiej jest zapobiegać, lepiej jest wcześniej wykryć różne choróbska, straszne i mniej groźne, niż później trafiać do szpitala, zaznaczył premier. Kolejny punkt, o którym wspomniał szef rządu, to budowa 100 obwodnic. Powiedzieliśmy, że będzie ich 100, to symboliczna liczba, będzie ich 100 co najmniej, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Przekonywał też, że budżet państwa jest w bardzo dobrym stanie i nie warto słuchać tych, którzy twierdzą, że aby podnieść jakość dróg, zostaną podniesione mandaty. Kolejny z programów, który będzie realizowany przez rząd w ciągu pierwszych 100 dni, będzie dotyczył tak zwanego małego ZUS-u, czyli zmniejszonej płatności na ZUS. Szef rządu podsumował też wielkie wyzwania, które stoją przed Polską. My je określiliśmy mianem 5 wielkich pułapek rozwojowych i chcemy je zaadresować w długiej perspektywie co najmniej tych 2-3 kadencji, mam nadzieję, powiedział. Jako pierwszą wymienił pułapkę demograficzną. Drugi punkt to pułapka słabości instytucjonalnej. Trzecią ze wskazanych przez niego pułapek była pułapka niskich marż średniej jakości produktów. Kolejna z pułapek, jak powiedział Morawiecki, to pułapka zależności od kapitału zagranicznego. Jako ostatnią wskazał pułapkę średniego rozwoju. A więc Polska złapana jest w taką pułapkę pomiędzy Daleki Wschód, gdzie pensje są dużo niższe, a Zachód, gdzie pensje są dużo wyższe. I to jest wielkie wyzwanie. Trudno powiedzieć, że to w 4 lata można naprawić, ale statystyki, które są najlepszym dowodem rzeczywistości, mówią, że Polacy zaczynają wracać, przekonywał premier. Pomoc dla emerytów. Trzynastka w postaci najniższej emerytury. 1100 zł dla każdego emeryta. I niby wszystko ładnie, pięknie, tylko tu należałoby sobie zadać pytanie, skąd na to wszystko wziąć? Ano między innymi poprzez opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych, bo pomimo tego, że Komisja Europejska nie zgodziła się na opodatkowanie tych sklepów od obrotów, co faktycznie było dość kuriozalnym pomysłem, ponieważ no, sklepy ogółem są niskomarżowe i co więcej, te wielkopowierzchniowe narzucają cenę całej branży. To nie trzeba być wcale jakimś ekspertem z dziedziny ekonomii, żeby wiedzieć, że to się bezpośrednio odbije tylko na konsumentach. No to skoro nie udało się z Komisją Europejską, to chcą ominąć ich zalecenia, tworząc algorytm, który będzie wyliczał, w jaki sposób karać sklepy wielkopowierzchniowe za to, jak to ładnie ujęto, za to, jakie tworzą trudności w tkance mięsnej. Karać te sklepy za to, jakie trudności tworzą w tkance miejskiej, czyli między innymi jakie tworzą korki i jakie miasto musi podejmować inwestycje związane z budową nowych dróg. Czyli tak w skrócie chcą zrobić kompletnie to samo, co mieli zrobić, ale z ominięciem unijnych zaleceń. Czy powinniśmy się z tego cieszyć? No, to zależy. Z jednej strony faktycznie oberwie się najbardziej tym wielkim zagranicznym koncernom, ponieważ to one właśnie zajmują największe powierzchnie. Z drugiej jednak strony nie widzę tutaj żadnego wsparcia dla polskich przedsiębiorców, ponieważ jeśli ta polska marka stanie się na tyle wielka, jak powiedzmy taki Auchan czy Kaufland,
no to też będzie musiała płacić horrendalnie wysokie podatki, do czego ten Kaufland czy Auchan wspomniany będą już przyzwyczajeni i będą mieli na to strategię biznesową, a to Dino powiedzmy nie. Z innej mańki jest jeszcze to, o czym mówiłem już na początku, czyli te sklepy będą musiały sobie to odbić na klientach, więc jeśli już teraz mamy znacznie wyższy wzrost cen mieszkań w Polsce niż wzrost inflacji i jeszcze to samo będzie z żywnością, no to chyba będzie to skutkowało tylko tym, że spadnie drastycznie wartość pieniądza. Ale dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, co wy o tym myślicie. Czy plan na pierwsze 100 dni rządów jest słuszny oraz czy ten plan podniesienia podatków dla sklepów wielkopowierzchniowych również jest słuszny. A tymczasem lecimy do kolejnego tematu. I tak wiem, że Wszystkich Świętych staje się datą coraz bardziej komercyjną. Niemniej myślę, że warto sobie przypomnieć na łamach naszego przeglądu wiadomości jedne z najbardziej znanych postaci, które odeszły w ostatnim czasie. W 2019 roku odeszło wiele znanych osób ze świata filmu, muzyki, mody i sztuki. Pamięć po nich, a także ich dokonania pozostaną z nami na zawsze. Paweł Adamowicz. Ta śmierć wstrząsnęła całą Polską. Prezydent Gdańska został zaatakowany przez nożownika podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo usilnych starań lekarzy, polityka nie udało się uratować. Zmarł 14 stycznia 2019 roku w wieku 54 lat. Karl Lagerfeld. Dyrektor kreatywny domu mody Chanel zmarł w Paryżu w wieku 85 lat. Od 1983 roku kierował domem mody Chanel, ale wypuszczał też ubrania i akcesoria pod własnym nazwiskiem. Już na kilka tygodni przed jego śmiercią, która miała miejsce 19 lutego 2019 roku, projektant ciężko chorował. Na zawsze pozostanie jedną z największych osobowości w świecie mody. Keith Flint. Legendarny wokalista zespołu The Prodigy odszedł w wieku 49 lat. Na oficjalnym profilu grupy pojawiła się informacja, że Flint popełnił samobójstwo 3 marca 2019 roku. Leopold Kozłowski. Wybitny polski kompozytor, dyrygent i pianista. Współpracował m.in. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, zespołem Roma i Jackiem Cyganem. Komponował również muzykę filmową, m.in. do Listy Schindlera. Zmarł 12 marca 2019 roku, w wieku 100 lat. Zofia Czerwińska. Polska aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Znana m.in. z takich tytułów jak Alternatywy 4, Świat według kiepskich, Pianista oraz Złoty Środek. Pod koniec swojego życia podupadła na zdrowiu. Odeszła 13 marca 2019 roku w wieku 85 lat. Piotr Woźniak-Starak. 18 sierpnia 2019 roku zmarł Piotr Woźniak-Starak, producent filmowy, który stworzył takie filmy jak Bogowie oraz Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. 22 sierpnia 2019 roku prokuratura ogłosiła, że znaleziono ciało Woźniaka-Staraka. Jan Kobuszewski. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Przez wiele lat związany był z kabaretem starszych panów. Występował również w kabaretach Dudek i Zakr. Można go było oglądać także na deskach warszawskiego Teatru Kwadrat, Młoda Warszawa oraz w Teatrze Nowym w Łodzi. Zmarł 28 września w wieku 85 lat. Karel Gott. Legendarny czeski muzyk, przez wielu nazywany złotym głosem z Pragi, słowiańskim Sinatrą lub Presleyem Wełtawy. Wydał ponad 180 płyt, a kochały się w nim fanki na całym świecie, ponieważ jego utwory mogliśmy usłyszeć w wielu językach. W lipcu skończył 80 lat. Zmarł 1 października po walce z ostrą białaczką szpikową. Janusz Kondratiuk. Był jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów. Stworzył takie produkcje jak Dziewczyny do wzięcia oraz Milion dolarów. Swój najnowszy film Jak pies z kotem poświęcił bratu Andrzejowi Kondratiukowi. Zmarł 7 października na raka trzustki. Miał 76 lat. Albert Finney. Legenda brytyjskiego kina. Był laureatem wielu prestiżowych nagród. Aż 5-krotnie był nominowany do Oscara. Zmarł na raka nerek po długiej walce z chorobą. Odszedł 7 lutego, w wieku 82 lat. I oczywiście jest znacznie więcej znanych postaci, które warto byłoby sobie przypomnieć w naszym materiale, jednak ta forma nas trochę ogranicza i nie jesteśmy w stanie tego zrobić w rozsądnym czasie. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach pisali, kogo Wam ze znanych osób, które odeszły w ostatnim czasie, będzie najbardziej brakować, a my uczcimy ich pamięć minutą ciszy.